Witam ponownie ludziska, to znowu ja Bungo, a my kontynuujemy naszą przygodę z grą The Long Dark. Tym razem nie powiedziałem, że to jest kurcze Factorio albo Darkwood. Okej, okay, więc się udało. Grey Mother. Masz coś do powiedzenia? Tak. Yes. I'm still looking for my friend. Anything you can remember might help. They said there were bad men who came from the tunnel. Your friend, the woman, she must have passed through there. Tunnel? Tunnel? The only way through the mountains. The only way she could have gone. Greymother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but the rest is a mystery. Go to the tunnel and tell me what you find. Mm-hmm. Okej, mogę się zapytać o wilki i o wichury. Wilki. Dużo wilków tutaj jest. Okej. Okay. Jaki sposób na obronę? Nie chcę nam dać broni, ale mogą być inne sposoby. Straszyliśmy je ogniem. Najwyraźniej pochodnie działa również. O. Wystarczy wziąć patyk, szmatę i nasączyć je. Nie wiem, co to znaczy. Kerosoid, bumbir. Nie wiem. Wichury. Okej, okay, to jest wszystko. I dam zupę najwyraźniej. Okej, jesteśmy spragnieni, ludziska. No, musimy się dostać do tunelu. Wiemy, jak chcesz się bronić przed wilkami. Najwyraźniej wystarczy użyć. Można używać też pochodni. W sumie to jest tak oczywiste, że dziwię się, że na to nie wpadłem jeszcze. Może stopimy trochę. Jak wygląda sytuacja? Dobra, napijmy się tego. Prześpimy się jeszcze z parę godzin, zanim wyruszę. Dobra, czy ja to chcę zostawić tutaj? Wiecie, ludziska, no chyba tak. Nie wiem, czy będę mógł tutaj wrócić, jeżeli mam być szczery. Naprawdę nie wiem, czy będę mógł tutaj wrócić. Ale chyba zostawię te futra i tak dalej. Z racji tego, że jesteśmy przeciążeni już na wstępie. Więc to byłoby głupie, żebyśmy jeszcze byli bardziej przeciążeni. Nie spróbujmy tak z 3 godziny się przespać. Okej, okay, śpi. Zobaczymy, czy będzie już dzień. Przypadkiem, czy wichura nie przejdzie. Byłoby świetne. Nie, wichura jest wciąż. No jest, dzień się zaczął. Teraz powinniśmy troszeczkę stopić śniegu, być może. Nie wiem, tak z litr. Zagotujemy skubańca i idziemy na przygodę, ludziska, w kierunku tunelu. Tylko, że gdzie jest tunel? W którym kierunku? Czy to nie przypadkiem... Widzieliśmy autobus z więźniami, ale to chyba nie było to, bo pewnie bym miał opcję, żeby jej to powiedzieć. Więc zakładam, że musimy iść w kierunku wilków, co jest trochę smutną wiadomością. Ale nie mamy wyjścia innego. Tak myślę. Więc jest by musli. Dobra. Jak wygląda sytuacja z naszym przeciążeniem? Mamy troszeczkę przeciążenia. Co nas przeciąża? Węgiel. Węgiel prawdopodobnie troszeczkę nam tutaj dodaje obciążenia. To nam troszeczkę dodaje obciążenia. Kolba pałki wodnej. Czy mogę to zjeść? Powiedzmy trochę te kolby. Nie widziałem, że one są tak ciężkie. Tam pozwoli pozbyć się przeciążenia. Napełni im brzuch. I tak jeszcze nie chcę za bardzo wychodzić, bo jest cholernie wietrznie na zewnątrz i to pewnie nam zrobi krzywdę. A, chyba ustaje właśnie. Te pałki wodne nie są takie złe, ludziska. Zapomnieliśmy cały rządek tam. No dobra, zostawiam drewno z nią. No cóż, niech tak będzie. Idziemy.
Gdzie może być tunel? W którym kierunku może być tunel? Zobaczmy, dziennik. Mamy sprawdzić tunel. Leading out of Milton. Grey Mother wants to know what's happened there. Tunel prowadzący z Milton. Problem jest taki, że chyba ja tam byłem. Ludziska, to jest chyba pieprzony. Tunel z tymi więźniami. No, to jest jedyny tunel prowadzący przez góry. No, w tamtą stronę nie ma gór. Okej, to jest dziwne, ludziska. No nic, sprawdźmy jeszcze raz ten tunel. Nie wiem, jak dużo czasu mamy. Może akurat wilków nie będzie. Może. Mamy trzy pochodnie. O, w mordę. Już? Na wstępie? Chcecie jakoś ominąć. Przygotujmy sobie ogień. Cholera. Cholera. Powiedz mi, że mnie nie gonisz. Jak ja nienawidzę tych wilków, ludzie. Dobra, chyba go minąłem jakimś cudem. Nie mam pojęcia, gdzie może być ten tunel. Stacja benzynowa. Drzewa powycinane. Nie było nigdzie znaku na tunel. Nic takiego nie było. Nigdy zaznaczone. Tam byliśmy chyba, w tamtym kierunku. Tak, tam jest ten... ta wspinaczka cała. To jest dziwny teren, ale... też raczej pustawo tutaj. Jest stacja benzynowa. Droga wiedzie prosto przed siebie, przed nas. No ja wiem, że tam jest rozbity... A, może... to jest to miejsce? Chyba to nie jest... What the fuck? Okej, ja nie wiem, jak ja to robię, że ja przegapiam takie oczywiste rzeczy. Czy tu nie byłem ostatnio? Jak ja mogłem to przegapić? Okej, no nie wiem, ludziska... to są... to jest magia. To jest, kurde, magia. Jestem... czy to jest ten samochód? No tunel jest zawalony... to musi być to. Okej, to nie rozumiem. Skoro już tutaj byłem, to czemu nie mogłem mi powiedzieć, że o, zawalił się i więźniowie tutaj gdzieś mogą być w okolicy. A to przecież ewidentnie o to chodzi. No, środki przeciwbólowe, tego nie widziałem. Perseverance, okej. Mogę wejść do środka? Nie. Mogę odpalić to tylko. I droga jest zamknięta. No dobra. Wróćmy się do matki. To jest trochę... no, smutne jest, że nie było opcji powiedzenia jej: hej, no tak się składa, że już tam byłem. Ale oczywiście jak pierwszy raz tu byliśmy, to nasza postać nie raczyła spojrzeć przez okna. Więc, no dobra, niech będzie. Wróćmy się do niej, to jest trochę strata czasu, niestety. Ale zobaczymy, co nam powie, może... sugestie nam da, w którym kierunku powinniśmy się udać. Wiem, że... tamtą stronę mamy iść. No, to jest problem. Prawdopodobnie będziemy musieli się wspinać, znając życie. O, mogę. To jest trochę pechowe. Spróbujmy się oddać od niego. To jest drugi. Dobra. Chyba się uda uciec. Powinno się udać uciec. Nie mogę nawet biegać już. Oh my god. Okej. Huh.
Żadnych królików nie ma. Chciałem zauważyć, wszystkie zostały albo zjedzone, albo załatwione przez nas. Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Oszczędzajmy tutaj energię, na wypadek gdybyśmy musieli uciekać. Wygląda na to, że jest spokój. Mogę sprawdzić otwarty bagażnik. Pusta, poważnie? Wow. No tam, oh, kurde, tam wilk załatwił jelonka. Rzeczywiście, wilków się zrobiło dużo więcej niż było do tej pory. Jakiś skrypt się musiał odpalić. Zdecydowanie jest ich więcej niż było. Nie bez powodu dialog o wilka był. Ale wiecie co, nie będę ryzykował, nie będę próbował zdobyć mięsa z tego truchła. Myślę, że to jest zbyt ryzykowne w tym momencie. Dobra, co mam? Szara matka powie. Zobaczmy. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Okej, okay, to było bardzo. Ja mam wrócić znowu do niej po jakimś odpoczynku. Cholera, naprawdę? Całkiem niezłe. Spróbujmy odpocząć godzinę i zobaczymy, czy po tym odpoczynku ona coś będzie miała nowego do powiedzenia. Dobra. Godzina odpoczynku, całkiem sporo. No. Story. Let me rest. Kuźwa, poważnie, nie mam nic do roboty. Śpi kolejne 2 godziny. Pośpimy 2 godziny. Oczywiście musiałem tu przycisk kliknąć. Dobra, śpi. Wydaje mi się, że ta gra jest w połowie spłoszczona, w połowie niespłoszczona. Dialogi kompletnie niespłoszczone są, oczywiście. Kuźwa. Może jak wyjdę na zewnątrz i wrócę, pewnie to jest po prostu określona ilość godzin, która musi minąć, zanim ona będzie gotowa na powiedzenie nam czegokolwiek. Problem jest taki, że trochę tracimy czas. Masz coś do powiedzenia? Nie. Okej, mogę wziąć z ognia cokolwiek, jak... Nie. Mogę zrobić pochodni. A mogę skraftować pochodnie? Czekajcie. Craft. Pochodnia. Wytwarzaj. Zrobimy pochodnie, spróbujemy może zdobyć tamto jedzenie. Z jelonka. Musimy ją podpalić. Albo po prostu użyć tego w ten sposób. Tak jest. Dobra. Chodźmy na zewnątrz. Jedzenie nam się przyda i tak czy siak, bo najwyraźniej musimy tutaj zostać jeszcze trochę. Więc spróbujmy... Pochodnie odpalić. I przepędzić tego wilka bliska. Robię to, mimo tego, że wiem, że to jest zły pomysł. Powinieneś się bać tego. Nie się boisz. Dobra. Nie za wiele tego zostało, ale przetwórzmy. Mam nadzieję, że wilk do mnie przyjdzie.
Okej. Możemy zgasić pochodnie. Okej. Dziwne, ja pamiętam, że w poprzedniej wersji tej gry była możliwość machania pochodnią. To też odstraszało wilki. Nie wiem, czy to zostało usunięte, czy odblokowuje się to później, czy jest jakiś skrót klawiszowy, którego ja nie znam. Masz to... Jest! My friend is out there and she needs my help. Please, tell me how to find her and I'll do whatever I can to help you get out of here. There's only one thing left to be done. You need to put her to rest. Put her to... I'm not giving up yet. On the other side of town, there's a farmhouse. No, nie. You'll find a key to a safety deposit box somewhere in there. Mm-hmm. Go to the bank and bring me the box that matches the key. Okay. Kurde, raz już mieliśmy ten klucz. You'll understand what happened to her. Wait, farm? Bank? What's this have to do with my friend? They left her, didn't they? She needed help, and they let her go. This is how we make it right. I don't understand. Ja też nie do końca rozumiem. In the bank. You'll find the answers. Now go. No kurde. Okej. Co miałem? O, już nie mogę się zapytać o te rzeczy? Shit. No dobra, to idziemy do... Zostawmy to tutaj. Idziemy do, na farmę. Tam jest ten klucz. Mamy pochodnię. Czy ja chcę zrobić jeszcze jedną pochodnię? Zastanówmy się. Ile ma? 40% to jest mało. Ale to tylko dlatego, że wykorzystywałem ją. Miałem ją zapaloną podczas zbierania mięsa. Więc chyba powinno być okej. Dobra, idziemy na farmę. Zobaczymy. Czyli ten klucz był do skrytki. Czemu ja tego nie skojarzyłem wtedy? Nawet nie wiem. Czyli mamy drogę tam i z powrotem. Nie powinno to zająć jakoś specjalnie długo. Więc chyba damy radę to jeszcze dzisiaj zrobić podczas tego słońca. Pytanie jest tylko, jak wiele wilków spotkam po drodze. Ten mnie śledzi uparcie. Tempo mamy niezłe, więc może go da się zgubić. Przyspieszymy tutaj. Dobra, bo go zgubiliśmy. Dobra, farma jest przed nami. Kurde, nie zgubiliśmy go ani trochę. Czy on właśnie podbiegł do mnie? Skubań z do mnie biegnie, no dobra. I co? No? O, morda. Nic to nie dało? Shit. Cholera. Pierwsza pomoc, zabandażujmy się. Użyj bandaż. Niezbyt ranni zostaliśmy, udało się nam obronić w miarę. Problem jest taki, że nie mam... Gryzienie wilka. Leczenie. Masz rękę, która może doprowadzić do zakażenia, okej. Muszę mi tego. Pochodnia, powiem wam, że nie zdała egzaminu. Ani kuźwa trochę. Ale topór okazał się być skuteczniejszy od... nie wiem, naszego noża prowizorycznego, więc nie jest źle. Dobra. Wow. To jest ta farma, na której wiem, że jest ten klucz. Tylko problem jest taki, że tam jest również i wilk.
był ostatnio. Przynajmniej. Że to nie jest ta farma. Nie, jest, są zwłoki, ale nie ma... Nie, jest wilk. Shit. Nie mam tkanin już przy sobie? Ten skubaniec się w ogóle mnie nie boi. Kamienie mu nic nie robią. Ja dokładnie robię to samo co ostatnio. Cholera, nie mam jak go stąd... Nie mogę mu wyrzucić jedzenia tutaj, żeby wylazł. Zobaczmy. Jest jakieś żarcie. To mogę wywalić. Powinniśmy mieć... O, właśnie. Wyżyć? Nie zwabi go to. Weź. Cholera. Jak ja mam... Chciałem cię pozbyć, no. Won mi stąd! Kurde, on broni jedzenia, ale to jest problem. Czy ja mam dwóch tutaj naraz? Jeden jakoś uciekł z jakiegoś powodu. Okej. Okay. Mamy klucz. Ja nie wiem co tu się dzieje, ludziska, ale przeżyliśmy. Sidła weźmy. Szukamy to. Teraz spróbujmy się jakoś stąd wydostać. Jak najszybciej. Nie wiem jakim cudem, ale udało się nam go przepędzić. Nie wiem co się stało. Cholera. Tam jest też wilk. Ten jest ewidentnie namięcięty teraz. Cholera, śledzi mnie. Oho. Zostaw mnie. Zostaw. Nie wiem, czy on nie wyczuwa tego, że ja się go boję, w sensie, że uciekam przed nim, ale chyba zrezygnował znowu. Jakbyś jest spragniony, ale nie mogę teraz się napić. Dobra, tutaj też są zwłoki. Z tego co pamiętam, się wydaje. Nie wiem, ile mi tej pochodni jeszcze zostało. Flary właściwie. Spadamy stąd, spadamy stąd, spadamy stąd. No, come on. Jakimś cudem to wypaliło, ludzie. Nie wiem, co my zrobiliśmy. Może ja wystarczająco długo stałem z nim? Z tym... Z tą flarą? I on zrezygnował po prostu? On jest na moście, ale nie idzie za mną. Dużo tych wilków. Mam nadzieję, że zaraz jakaś watacha się nie pojawi. Oszczędzajmy energię. O, w mordę. Co się odwala? Nie, nie. Szybko do szarej matki. Mamo! Pieprzone wilki, no. Może matka szara da nam wreszcie pieprzoną spluwę jakąś, nie wiem, cokolwiek, bo... Będzie ciężko z nią wyjść. Teraz zobaczmy. A, no tak, przecież ja muszę iść do tego.
banku, zanim nam zgaśnie kompletnie. Flara. Cholera, gdzie jest bank? To jest bank, nie? To jest poczta, nie bank. Cholera. Ale może tutaj będzie jakaś skrytka. To jest jedyne miejsce, gdzie może być skrytka. Martwy wilk leży obok, kurde, jelenia. Może też by się go dało oprawić. Nie wiem, co ten wilk zrobił. Ale czy są tu jakieś skrytki? No poczcie. Są. Ale nie onumerowane. A, żeż ty, naprawdę? Tego nie mogę po... Search the mutual farm for safety deposit key. Czy ja... Czekajcie, bo wiecie, jaka jest możliwość, niestety smutna, że ja nie mam klucza do skrytki, tylko mam klucza do drzwi jakiś. Gdzie mogą być te klucze? Nie. Deposit key. Bank deposit key. Numer 20. Że to nie jest to miejsce. To musi być nie to miejsce. Żadna się nie rzuca w oczy. Cholera, gdzie może być bank w takim razie? Trzeba było się spytać szanej matki. Jestem zaskoczony, że to nie jest to. Ale nie ma tutaj numeru żadnego. Czy jest bank w Milton? Czy ja byłem w banku? Jeżeli jest, to musiałem w nim być, bo większe rzeczy sprawdzałem już. Może być to. No, nie mam już źródła światła, więc... Milton Credit Union, no to nie jest za bardzo bank. Ale spróbujmy. Może to jest bank. A, no tak, rzeczywiście, byliśmy tu. Dobra, teraz sobie przypomniałem, dobra. Mam. Save otwieraliśmy. Otwieraliśmy. Możemy to otworzyć. Są jakieś skrytki, ale... No wiem, stary, nie zrzęć. Jesteśmy trochę głodni i tak dalej. Mam problem taki, że oczywiście nie mam kombin... tkanina, okej, okay, ja pozyskam materiały. Nie mam... Jak się dostać do... do krypty, nie wiem, czy to jest w ogóle mój cel, bo celem moim jest znalezienie... To też nie działa. Skrytki numer 20, problem jest taki, że... Potrzebujesz bank vault code. Kurde. Żadna z tych rzeczy mi nie pomaga, bo to nie energetyczne, okej. To są kartony. Tego nie mogę otworzyć na dole. To jest łazienka. To jest też karton. To jest pusta. Mam już szufladę jakąś. Bank Manager's House Key. Otworzy jeden z domów w Milton, okej. Pytanie tylko, który? Dobra, zjedzmy coś tutaj.
Napijmy się wody. Szukajmy jego domu. Woda, woda, woda. Problem jest taki, że... Te wilki... Chyba mogę wycraftować pochodnie. Nie, nie mam gałęzi. Cholera. Poszukajmy gałęzi jakiejś przy okazji. W którym on domu może mieszkać? Który dom był zamknięty? To jest... O, marnie. To jest pytanie. Spróbujmy zgubić te wilki na razie. Czy ja pamiętam jakiś dom zamknięty? Kurde, mówiąc szczerze, w ogóle nie. Ale któryś z nich musi być. Nie ten. Ten ewentualnie, to są dwa z drzwiami. Weźmy jeszcze środka. Żeby tylko przeczekać. Może wilki sobie pójdą. Plus może czegoś tutaj nie zauważyłem ostatnio, jak byłem. Chociaż wygląda na to, że wszystko przeszukałem. Tak, to jest wszystko puste już. Puste, puste. To jest też puste, jest tylko woda. Na górze. Są jakieś zabawki. To jest pusty pojemnik tam. To wszędzie byliśmy. Fuck! Dobra. Na zewnątrz i do kolejnego domku musimy sprawdzać je po kolei, bo ja nie pamiętam, które sprawdzałem, które nie... Nie, a przede wszystkim nie pamiętam, które były zamknięte. Ta nie. Ten domek nie. Czy przydałoby się znaleźć jakieś gałęzie? Bo to na pocztę wchodzę. Na pocztę i chyba tylnym wyjściem może wyjdę. Chociaż nie, tutaj tylnego wyjścia nie ma. Nie jest. Nie jest za dobrze ludzie. Ona spierdziela w tym. Oh fuck. Zwichnięta kostka, świetnie. Dobra, ale toporkiem zdecydowanie jestem w stanie się obronić. Schowajmy się w którymś z budynków. O mój Boże. Ubranie mi podarły też. No co? Jest nie tak ze mną. Ugryzienie. Okej. To użyjmy środków przeciwbólowych. Już mam same antybiotyki. Zupa mi niewiele da. Musiałbym zrobić... Naprawdę nie mam środków przeciwbólowych? W tym budynku nie byłem nigdy. Przeszukajmy go. Potrzebuję kurde tej pochodni całej ludzie, bo bez niej... Bez niej będzie ciężko. Ja mam nadzieję, że zwichnięta kostka nie będzie powodować u mnie, nie wiem, ciągłego spadku życia, bo to byłoby śmieszne. Rozumiem krwawienie i tak dalej, ale zwichnięta kostka? Oczywiście nam ubrania podarły też, więc to jest problem. To by naczynia... Lodówki nie mogę otworzyć. Tutaj to jest wyjście z domu. I jest łóżko, książka obok. Możemy się w tym łóżku przespać, jakbyśmy chcieli. Nie ma apteczki żadnej, niestety. Tam my chyba tracimy punkty życia. Fuck. Możemy się przespać też. A nie, to chyba potrzebujemy kombinacji leków i... Kurczę, snu. Żeby wyleczyć zwichniętą kostkę. To jest jeszcze jeden budynek. Ten zabity dechami.
Tutaj spróbujmy. Powiedz mi, że... Też nie? Kurde, gdzie? Gdzie ja mogę znaleźć budynek, w którym mógłbym? Gdzie jest budynek zarządcy, no? Zapałki... Więcej żarcia. Dużo żarcia znajduję, to jest dobra wiadomość. Cholernie dużo żarcia znajduję. Myślę, że jesteśmy bezpieczni na przez dwa dni przynajmniej. To jest plus. Ale tak, na razie to jest słabo. A, smażony królik. Teraz jedzmy coś. Jest apteczka, może tutaj będą środki przeciwbólowe. Come on, środki przeciwbólowe. Fuck. Naprawdę? To? Antybiotyki. Znowu? Dobra, zobaczmy, czy mi życie spada. 75%. Nie, chyba nie spada ludzie. Okej, to... Nie mogę biegać. Co nie jest dobrą wiadomością, bo teraz akurat bieganie jest... Czy to jest przypadkiem to? Czy to nie jest ta herbatka ziołowa? Nie wiem, jak herbatka działała. Nie, nie, to nie jest to. Prima, zdrowy odpoczynek. To nie jest ta filiżanka oczywiście, no ale dobra. Spróbujmy jeszcze na górę wyjść. Chciałem naprawdę wyleczyć tą zwichniętą nogę. Wiem, że cię boli, wiem. A co ja ci poradzę? Napój Stacy. Napijmy się jednego. Czemu nie? Też pochodnia by się przydała. Tylko, że też badyli potrzebuję. Wszystkie badyle podniosłem z okolicy. Ten odcinek jest dramatyczny. Robić z domu. Okej. Widzicie jakikolwiek dom tutaj? Ten... Okej. Oficjalnie twierdzę, że tutaj wszystko szuka. Wejdźmy do tego pojazdu. Gdzie jest wilk? Kurde, tu jest. Musisz sobie pójść, stary. Mam jakieś źródło światła? Mam jeszcze jedną racę. Okej, okay, to może nas uratować. Nawet nie wiedziałem, że mam jeszcze jedną racę, ale jestem głupi. To jest chyba jeleń, którego... To jest on? Tam jest jeleń plus trup psa. Wilka. Modlę. Bo muszę zapalić tą rację w środku. Problem jest taki, że ona nie zawsze działa. To jest kurde najgorsze. Idź stąd, stary. Dobra. Tą drogę sprawdziłem. To zostaje nam tylko dom przeciwko chyba matki i okolice... Odpal. Nie podchodzisz. No. Cholera. Na pewno nie rzucam w niego ten. Jeszcze jeden? Nabieram na pewno odwagi, będzie dwóch. Kurde. Nie mogę się stąd wydostać. Jesteśmy, kurde, ranni. Ugryzienie wilka. Oh my god. Okej, nie. Nie mogę stąd wyjść. No idź stąd. Tylko zarzucę w niego. Fuck. Dobra, ludziska, jesteśmy bardzo poharotani. Cholera. Gryzienie wilka.
Gryzienie Rubika. Skręcona kostka, skręcona kostka. Dwie skręcone kostki mam? To są wszystkie moje dolegliwości, właściwie tylko tyle? Okej, coś mi się tutaj nie podoba. Coś mi tutaj nie gra. Bo moja postać chyba krwawi. Chociaż to niekoniecznie muszę być ja. Ślady są tutaj. O matko, kolejny. Może być ten wilk. No chyba jest ten wilk, ludzie. Chyba wilka jednego załatwiłem. Chora. Coraz wolniej się przemieszczam. Te domy też sprawdziłem. Nie sprawdziłem tamtych domów. To są jedyne domy. Nie wiem, czy tu jeszcze coś jest. O kurde. No dobra. Ta flara oficjalnie jest do bani. Zobaczmy, jak punkty życia wyglądają. Trochę spadają punkty życia. Okej. Twoja prędkość zostanie zmniejszona, dopóki zwichnięcie się nie zagoi lub go nie wyleczysz. No właśnie, musiałbym się przespać tutaj. Tak, mogę robić sobie herbaty ziołowe, ale to tyle. Przygotujmy mięso i się prześpić, przespać będziemy musieli. Przeczekamy ten dzień. To jest wszystko, co mogę zrobić. Nie mam jak się wyleczyć z tego, niestety jeszcze. Chyba, że... Spróbujemy wykraftować to. No, nie. Za mało mam dzikiej róży. 8 godzin snu. Czy to mnie zabije? To jest pytanie. Nie, leczymy się. Okej. Okay. Przetrwaliśmy, ludziska. Skręcona kostka wyleczona. Mamy poszarpane ubrania, ale to jesteśmy w stanie naprawić, na szczęście. Zresztą zobaczmy, jak ten status ubrań wygląda. 99, tak, 31, 74, 30, skarpetki ok, buty ok, tylko że mamy desanty. Możemy spróbować je naprawić. 96, 58, 35, no nie jest tak źle, my jesteśmy w stanie to naprawić. Ja tutaj ten odcinek skończę. I dopiero w następnym będziemy szukać kolejnych budynków. Znajdziemy domek szefunia banku i zobaczymy, czy w środku uda nam się znaleźć kody, czy cokolwiek. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak zwykle zapraszam na codzienne streamy, które się zaczynają zawsze o 19:00 na Twitch TV Bungo 21 i do usłyszenia następnym razem, bliska. Trzymajcie się.